Dzisiaj, 21 marca, w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej odbyły się Józefinki. Józefinki to przede wszystkim święto patrona Józefa Piłsudskiego, związane z jego imieninami oraz uroczyste przywitanie wiosny. Z tej okazji uczniowie szkoły średniej zorganizowali akademię, podczas której zaprezentowali swoje zdolności aktorskie oraz wokalne. Nie zabrakło także skeczy oraz przedstawień na wesoło. Do którejś z historycznych epok. W tym roku odbywają się w klimacie PRL-u. Natomiast młodzież realizująca program modernizacji kształcenia zawodowego przybliży nam z kolei realia gospodarki rynkowej. Jako że dzisiejsze święto związane jest z imieniem Józef, wypada przypomnieć, kim był i jest Józef. Imię to po hebrajsku Jochezer. Było wezwaniem do Boga, aby sprzyjał tak zwanemu człowiekowi. Biblijny Józef to znany wszystkim syn patriarchy Jakuba, sprzedany przez braci. Trafia do Egiptu, w którym sam faraon docenia jego zdolności i umiejętności. Ale przede wszystkim to Józef z Nazaretu, opiekun Józefa. Jestem z komitetu kolejkowego. Tu jest lista, wszyscy za mną. Dzień dobry, ma pani może masło? Nie ma. Było wczoraj. Słone. To w takim razie szarnego poproszę. Nie ma. A zapałki? Nie ma. To co jest? Ja jestem. Proszę 2 kilo cwaniaka. Jakiego cwaniaka? No tu leży. Przecież to ser! Ale cwaniak, bo nie dał się zwieść do rusków. Są może ziemniaki? Są. Niech sobie pani nawet ze mnie nie żartuje. Prosić papier toaletowy, tak spod lady. A może można? A to bardzo proszę. Dlaczego tylko 3 rolki? W tym tygodniu dawaliście po 10. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Resztę poszło do paszty tówki. Dzień dobry. Są ryby? Nie ma. Czemu? Żeby odwrócić uwagę od braku mięsa. Nie, to już stanowczo za wiele, jak się tutaj nas traktuje. A idź pani, jak się coś nie podoba, to proszę cię pisać o tutaj, do księgiska za dalej. Przychodzi taka niewiadomo pani. Przyszedł ten, co w zeszłym tygodniu zapisał się na nać pietruszki. A krew oddał? Zaraz, zaraz, co jagodą, co jagodą? Który dzisiaj mamy? 23. To powiedz, że 24. I powiedz mu jeszcze, żeby nie przeklinał, bo to jest sklep. I żeby nie mówił nać. To co mam mówić? Odrosty mam mówić. Halo, panie. No? Czy może pan zamiast odrostów od pietruszki wziął się odrosty od marchewki? Co, jak królik jesteś? Nazywa? Zając. To kicaj pan z tego sklepu! Ja sobie nie życzę! Idę! Milicja! 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 Przystąpiająca do 8 lat, wtedy bowiem nasza szkoła otrzymała patrona Józefa Piłsudskiego i od 8 lat w okolicach jego imienin, czyli około 19 marca, a przeważnie w pierwszy dzień wiosny, organizujemy święto, takie właśnie jego imieniny, gdzie na wesoło przypominamy sobie czasy związane z naszym patronem szkoły i od 8 lat już tą tradycję kultywujemy. Dzisiejszym tematem będzie... Maryniu, proszę bardzo. Przyjaźń polsko-radziecka. Przyjaźń polsko-radziecka. Wielki temat, moi drodzy. Jeszcze jaki? No cóż, trzeba nam powiedzieć, przyjaźń polsko-radziecka, czy
polsko-rosyjska to trwa od zawsze. Jak my im Węgier, to oni ryż. Jak my im ryż, to oni ruble transferowe. I tak dalej, już nie mówiąc o II wojnie światowej. A chociażby teraz, że pilnują nam naszych granic, naszej suwerenności w Układzie Warszawskim. Czy my budujemy na ich wzór w ramach RWPG naszą gospodarkę? Kto nam przygotował coś na ten temat? Marynia, jak zawsze pierwsza. Widzicie? To jest przykład. Runą w łanach, sponą w pożarach, krzyże kościołów, krzyże ofiarne. I w bezpowrotnym zgubi się szlaku z lechckiej ziemi orzeł Polaków. O słońce jasne, wodzu Staninie, niech sława Twoja nigdy nie zginie. Niech jako z orłów prowadzi z gniazda Rosja i Kremla płonąca gwiazda. Wydaje mi się, że wszystkie występy były na poziomie. Ja te czasy pamiętam z autopsji. W związku z tym myślę, że szczególnie podobały mi się te skecze, które przypominały czasy wczesnego PRL-u, kiedy nie było w Polsce nic w sklepach, kiedy było wszystko na kartki. Dlatego to mi się podobało, bo młodzież tych czasów nie pamięta i młodzież uważa, że to niemożliwe, że tak mogło być, a właśnie tak było i przypominanie tego zawsze jest potrzebne, szczególnie młodemu pokoleniu. Niespodzianką przedstawienia był napad zorganizowanej grupy przestępczej rodem z Bliskiego Wschodu, którzy napadli na dyrektora szkoły i przedstawili mu swoje żądania. Halo, to jest porwanie! Który tu jest szef? Jest szefem, pytam. Czemu się nim nie przyznaje? Bo pojmiemy niewinne kobiety. Więc? Szukamy dyrektora szkoły. Bez owijania. A więc to pan! Porwać go! Wprowadzić wodza! Czekamy. Witam, wodzu. Ja jako jedyny mówiący po polsku będę tłumaczył. Nasz wódz nazywa się Ahmed Muhammad Jamal Bismillah Gashliwa. Reprezentujemy tajne pakistańskie ugrupowanie prounijne. Pojmaliśmy dyrektoraty szkoły, aby przedstawić mu nasze postulaty. Wodzu, dyktuj. Pierwszym postulatem jest podjazd do naszej szkoły. Tak. Wódz w tamtym tygodniu musiał zmieniać przekup w Fiacie. Oj, nie, nie, nie. 35. Poprzez okno można do samolotu wsiadać. O, kupiliście telewizor? Ojciec też kupi. Lepszy.
żadnego. Osoby na zorganizowanie właśnie takiej akcji. Nie, nasi rodzice na to wpadli. My zmienili to. Bo jesteśmy młodzi, możemy zmienić Polskę. Tak. Jak teraz nie zmienimy, to nic z tego nie będzie. Jak my jej nie zmienimy, to jej nikt nie zmieni. Wyznajemy pogląd, czy się siedzi, czy się leży, 2000 się należy. No i tak jak powiedzieli, 2000 się należy. A dlaczego cię w szkole, a nie na wagarach? Znaczy, no my wszystko idziemy już. W czasie. Znaczy, na wszystko przyjdzie czas, nie? Czyli apel, a później dom. Do domu, no dokładnie. Dobra, dziękujemy bardzo i życzymy sukcesów w zmianie Polski. Mamy tutaj uczniów klasy której? To była klasa druga. Klasa czwarta. Skąd pomysł na organizację? Czy to był pomysł jednej osoby, czy całej grupy?